mogę więc, królowo, zawieść memu władcy radosną wiadomość, że się do tej sprawy przyczynisz? Całym sercem! No cóż, jeżeli chodzi o mnie, no to ja zetknąłem się z nią w kilku filmach. Ona weszła na ekran po odejściu Poli Negri, która zerwała kontrakt z warszawską wytwórnią Sphinx, więc właściciel Sphinxa postanowił wypróbować inne gwiazdy. Po wypróbowaniu kilku gwiazd jednak jedyna Smusarska się ostała, z urodą typową polską taką. Świetnie jej się rozwijała kariera w niemym filmie, no i miała ten plus nad innymi aktorkami filmu niemego, powiedzmy nad Bogdą, że była aktorką dramatyczną, skończyła szkołę dramatyczną i występowała w teatrze. Więc siłą faktu bardzo z wielką łatwością przeszła do filmu dźwiękowego. I tu właściwie zaczęła jej się największa kariera, bo po łączeniu dźwięku, mowy, gry aktorskiej wraz z jej warunkami zewnętrznymi wytworzyło właśnie taką izezę, można powiedzieć, filmu polskiego, która przetrwała przez cały okres międzywojenny. A teraz, kiedy ci już powiedziałam całą prawdę, to powiedz, ojczulku, co robić? No powiedz, co robić. Pan Stefan? Tak, to ja. Widzę, że przerwałem słodką sielankę. Obecnie żadnych już złudzeń nie mam. Państwo jednakże się już dawno znają, co? Tak, znamy się. I pani kocha tego pana prezesa, co? Nad życie. A pan kocha pannę Lucynę, co? Ubóstwia. Ubóstwia pan, więc pan się z nią ożeni. Oszalał pan? Ja się mam z nią żenić? Ach tak. A ja wobec panny Lucyny miałem uczciwe zamiary. A pan widzę? Ależ młodzieńcza, zastanów się. Proszę mi nie przerywać. Myśli pan, że pracując w pańskiej fabryce, nie powiem, co o panu sądzę? Jest pan... Gwiżdżę na pańską fabrykę. Ależ panie, to jest moja córka! Córka? A zarazem panna Kwiatkowska i Julek Kwiatkowski. Dlaczegoż się tak denerwujesz, Amadeuszu Mario? Bo panna Lucyna w tej chwili rozmawia z panem prezesem o naszym małżeństwie. A nie, z prezesem mówi teraz kto inny i prosi o moją rękę. Panie prezesie, zgadza się pan na małżeństwo córki? To! I zgadzasz się, żeby ten czarujący chłopiec wszedł do naszej rodziny? Tak. Dzięki ci Boże. Zadrwiła pani sobie ze mnie. Żegnam panią. Panie Stefanie. Słucham? Ja chcę panu coś powiedzieć. Proszę, ale prędko, prędko, prędko. A mówiłeś, że jeśli znajdziesz taką żonę, że się kochać będziesz w niej. Okej. Będziesz zawsze wiernym jej. Nie przyczynisz takiej żonie ani smutku, ani łez. O jest. Będziesz wiernym jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach. Rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. No to naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej. Będzie tak jak w niebie jej. Nocą milknie ostatni dźwięk, wszystko zamarło. W ciszy na oślep składa się lęk, chwyta za gardło. Czołem zimnym oszyba trach. Czy mnie ktoś się woła?
oczach czai się zimny strach. Krąży dookoła szelest liści, czy serca krzyk słychać za oknem. Uśni serce, to nic, to nic, o szumy nocne. Eugeniusza Bodo wspominam bardzo przyjemnie właśnie w filmie W strachach. Chociaż nie miałam z nim żadnej sceny w tym filmie, ale tak z obserwacji popatrzyłam sobie, jak partnerce pomagał bardzo. Grała wtedy Karwowska jego partnerkę. On był też bardzo, no właściwie czuł się współreżyserem tego filmu. On zresztą był bardzo aktywny, bardzo czynny udział brał, dawał dobre rady, pomagał. Każdemu właściwie dawał wskazówki, a może tak, a może tak. Liczyli się z nim bardzo. Jeśli chodzi o kolegę Żabczyńskiego, to był w ogóle uroczy. Partner i kolega, miły szalenie, no i przystojny. Zawsze, ile razy spotkałam jakieś dzierżatki, które przychodziły do mnie, bo ja mieszkałam w Warszawie na 4. piętrze, na widok. Przychodziły do mnie piechotą na górę, po autograf. I zawsze chciały trochę porozmawiać. No oczywiście był ciekaw mojej pracy w filmie i ile razy nie było powiedzmy wizyty, żeby któraś nie powiedziała: proszę pani, a jaki jest pan Żabczyński, on taki ładny, jaka pani szczęśliwa, że pani z takim przystojnym panem gra. No to były dziewczęta, które miały po 14-16 lat, ale były zakochane, miały szalenie dużo wielbicieli. Pani tutaj? Panie porucznik. Niech mnie pani nie zdradzi. Potem wszystko wytłumaczę. Boże, jak jestem szczęśliwy. Pan porucznik chyba żartuje. Tam na balu to było co innego. Ale teraz? Co teraz? Jest kojówką z jedną dziewczyną, która... Co? Sądzisz, że przez to podobasz mi się mniej? O kimże jest przy tobie bal z jej milionami? Nadęto idiotką. Gwiżdżę na nią, rozumiesz? No, Żabczyński, Bożyszcze, przecież to pierwszy amant. Ale też bardzo przyjemny kolega. No i rzeczywiście pensjonarki to szalały. To był okres właśnie Żabczyński, Brodniewicz, a Żabczyński to już pod atelier, to już pielgrzymki stały właśnie dziewcząt po autografii, żeby Żabczyńskiego zobaczyć. Ach, jak przyjemnie kołysać się przez fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny płynie śpiew, że szumi, szumi woda, a w żylach szumi krew. Moje uszanowanie dla pana Topielca. Dzień dobry, dzień dobry. Co, znów coś dla mnie? Nie będzie dla pana? A tak, tak. Troszczą się tu wszyscy o pana jako jedynaka. Pani przełożona rybkę smażoną przysyła. Ja. Panienki znowuż legaminę upiekły. Ja. Nie ma co jak być samobójcą. Ale czy nie za dużo tego wszystkiego dla mnie? O, proszę pana, od przybytku nigdy głowa nie boli. Tylko tych papierosów ma pan za dużo. To niezdrowo, proszę pana. Ale tam pani niezdrowo. Niech pan też zapali. Dziękuję. Szczęśliwą godzinę wpadł pan do tej wody. Nie jeden by tak chciał wpaść. Jak pan będzie czego potrzebował, to proszę zadzwonić. Dobrze, dobrze, dziękuję, zadzwonię. Komedia miała równorzędne powodzenie z dramatycznymi filmami. A nie można się temu dziwić po prostu dlatego, że była oparta na znakomitych komediowych aktorach teatralnych. W pierwszym rzędzie powiedziałbym, jednym z takich wybitnie filmowych komików to był Józef Orwid. Znakomity komik o specjalnym charakterze. Czy zastałem pannę Montelli? Czy pan jest fryzjerem? Co takiego? Jestem hrabia Kwanti. O, hrabia Kwanti! Pani kazała powiedzieć, że wyjechała. Dokąd? Proszę,
przecież pani umówiła się ze mną na wycieczkę. Możliwe. Nic, nic. Tylko marynarka. Michał Znicz. Samo nazwisko mówi za siebie. Któż go nie uwielbiał? Któż się nie cieszył, jak pojawiał się na ekranie? Znakomity komik, tak zwany komik z łezką. Przecież z nim partnerować jemu to była studnia, można było, największe studia. Dzień dobry. Salam aleikum. Salam, stary wziął. Jak pożywajesz? Przedla zabawa, wiesz? Moja okulara? Do tej plejady dołączyłbym Antoniego Fertnera. To był przecież filmowy aktor, który sięgał jeszcze okresu sprzed I wojny światowej. Jego rozkwit był w okresie filmu niemego. On był jakiś czas ulubieńcem publiczności rosyjskiej przecież. No i w Polsce w okresie międzywojennym tak samo grał bardzo dużo. Na OHA 05. Dobrze mówię, na OHA 05. Natrum chlora, tu 1001. Rolą marum macieku marum ma... Ja się tego nigdy nie nauczę, a taki byłem zdolny w szkole. Bratom zero i zero, 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 jeden, zero, jeden, zero, jeden, zero, jeden, zero, jeden. N-A-O-H-O-5 Fluidum amylium sulfury Barwiki na oliwum puri. Już wiem. Już nie zapomnę, nie? Natłuż działaj sodą i lugiem i dodaj po czasie niedługiem i sól, i krem, olejek, weź wolny lejek przez lejek, 2 uncje nie mniej kakao, H2O, a potem to wszystko grzej. Już nie zapomnę, nie, bo teraz melodię pamiętam, hydralium acidum i mięta, już wiem. Dzień dobry! Dzień dobry, córuch, no moja, ale graj, nie przerywaj sobie. To jakaś nadzwyczajna melodia. Prawda, że ładna? Śliczna. Wyobraź sobie, że ja dzięki tej melodii zapamiętałem moją formułkę chemiczną. Graj, kochanie. Thank you.
tak? Tak przecież my to dochodli. Dlaczego pan od razu? No jak pan zaczął blym postępować, to mi to mieli pełną hubą. Skratka, ja bych ty krzesła chciał dać do komisji. Komis? No. Proszę bardzo. No, to... Stasio Sieleński, zresztą bardzo dobry komik i teatralny, estradowy, właściwie nawet komediowy powiedziałbym, no i filmowy przede wszystkim. Odwrotnie do Adolfa Dymszy, który był bardzo wysportowany, nie bał się żadnych chwytów, żadnych trików, żadnych sportowych, że tak powiem, wyczynów, Sieleński się niesłychanie bał wszystkiego. Pan szanowny kogo uważa? Jestem książę Lampelstein. No to co? A nie rozumiem. Owszem, wyglądasz pan na co nie rozumie. Nie, mój panie! Ja teraz mówię. Baronowa nie ma życzenia zadawać się z panem. I ma pan się od niej odkrochmalić. Verstanden? I jakim prawem pan? Takim prawem, jako że będąc narzeczonym. A panu o co chodzi? Tylko prędko, bo mi zupa stygnie. Od 3 lat zabiegam o rękę baronowej. Byłem jedynym kandydatem, a teraz pan mi wszedł w drogę. Żądam satysfakcji. A ile pan żąda? Nie rozumiem. Satysfakcji z bronią w ręku. Po co mi broń? Ja sobie golą rękę dam radę z takim lamagą. Wążę ty pentaku. Pa! Taśmy były szalenie drogie. Dlatego też aktorzy, którzy występowali w filmie, to byli segregowani w pewnym stopniu spośród tych aktorów, którzy najmniej taśmy niszczyli. To znaczy, mogli od razu mówić. To byli ci aktorzy, którzy ze względu na to, że się mówiło z miejsca, to nie było, prawda, nagrywane z góry na taśmę, tylko na żywca, jak to się mówi. Więc ten aktor, który świetnie umiał z miejsca powiedzieć całą swoją kwestię, czy odegrać całą scenę, ten aktor zwykle był lansowany i od jednego do drugiego producenta mówiono mu: słuchajcie, weźcie tego aktora, bo on nie niszczy taśmy. Od tego się zaczyna. To była pierwsza historia. Stąd była pewna taka gromada aktorów grających stale w polskich filmach. Druga sprawa jest dosyć istotna. To jest to, że ci aktorzy zdobywali szaloną popularność, więc w zasadzie wszyscy aktorzy się palili do filmu. Oczywiście byli aktorzy tacy, którzy traktowali film tylko jako wyłącznie komercjalną stronę, to znaczy dorobek do swojej garzy, ale byli aktorzy, którzy wybitnie się palili do filmu po prostu dla zdobycia popularności, niezależnie od strony finansowej. Film bowiem był przed wojną tym, czym jest dzisiaj telewizja. Tak się, no akurat miałam taki okres czasu, że mnie tam brano do tych filmów. Ale to tak, to co się mówi, 7 lat chudych, 7 lat tłustych. Ja miałam rzeczywiście 7 lat tłustych, od 32 roku. To nie chodzi o film, bo ja zaczęłam w teatrze właśnie, w Dziewczętach w mundurkach. Ale 7 lat tłustych, od 32 roku do 39. W tym w teatrze, w różnych teatrach warszawskich i 15 tych filmów. Dziecko drogie, daruj staremu Belfrowi. Przyczyniłem ci tyle smutku. Uspokój się. No. Ty przestań, Posłuchaj mnie, moje drogie dziecko. Chciałbym z tobą pomówić. Co?
Franciszku, jak pan się zmienił, jak panu do twarzy w tym robotniczym ubraniu. Proszę, podam herbatę. Ja przyszedłem z prośbą. Z prośbą? Tak, mieszkam u bardzo niepewnych ludzi i dlatego chciałbym, żeby listy przysyłano mi pod pani adresem. A często pan otrzymuje listy? Tak, czasem. Bo ja bym chciała, żeby pan jak najczęściej do mnie przychodzi. A co poza tym? Proszę. Poza tym postanowiłem ożenić się. Ożenić? Tak. Jest jedna taka dzielna dziewczyna, która mnie kocha, która właściwie zawsze mnie kochała. Zauważył pan to? Tak, to bardzo dobra dziewczyna. Dobra? Może tylko bardzo przywiązana do pana? Na imię jej Karolka. Karolka? Tak, mieszka na prowincji i ma dziecko, nasze dziecko. To od niej te listy do pana? Tak. Dziś nauczymy się nowej piosenki w tonacji E-dur. Zaczynamy! Hela! Cicho! Kto tam brzęczy, to pewnie znów Petrusinka. Panie Janie, niech pan stanie, niech pan stanie. Wilkole nie jeszcze śpią, kiedy dzwony biją, bim bam bom. Panie Janie, panie Janie, niech pan stanie, niech pan stanie. Już się budził cały dom, wszystkie dzwony biją, bim bam bom. A echo odpowiada im, jak dzwony bom, to echo bim. Jednak to tak ładnie brzmi. Panem widzi, 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 bim, bam, bim. Panie Janie, panie Janie, niech pan stanie, niech pan stanie. Tylko lenie jeszcze śpią, kiedy dzwony biją, bim, bam, bom. Właściwie to ja byłam tancerką i to przez kilka lat. Toruń, Poznań, wszelkie prowincje na Pomorzu, no i oczywiście skok do Paryża. W Paryżu kształciłam się przez 2 lata i po powrocie od razu dostałam angażement na baletmistrza, bo było ich bardzo mało, a ja akurat byłam pod ręką. Zresztą miałam dobrą szkołę. I tańczyłam w Toruniu i układałam tańce, potem w Poznaniu byłam w operze rok. A po teatrach to raz po raz do jakiejś roli mnie angażowano, dlatego że jakoś byłam lubiana bardzo na tamtejszym terenie. I miałam ciągle propozycje, to na taki koncert, to na siaki koncert. Potem urządzał baron Puszet kabaret literacki Różową Kukułkę, tam też miałam propozycje. I tak powoli zaczęłam się wciągać i do słowa, bo słowo było zawsze poza mną, raczej tylko taniec i gesty. Kiedy dostałam propozycję do Warszawy, do rewi, to był też właściwie, rola była bardzo utaneczniona, więc tańczyłam bardzo dużo w tej mojej roli. Miałam
grałam córkę potentata amerykańskiego, więc to była dziewczyna z szerokim gestem, rozśpiewana, roztańczona, bezczelna, ale rola mi się bardzo udała. I kiedy po premierze zaczęto się do mnie zwracać z propozycjami do filmu, to właściwie w pierwszym momencie troszeczkę się bałam filmu. Wiem, że film wymaga szalonej orientacji i dużej pracy. I pierwsza propozycja to była do Małego Marynarza. Między innymi oczywiście pracowałam również w teatrze. Zaangażowałam się do Cyrilika Warszawskiego. W ciągu 4 lat przedwojennych nakręciłam 17 filmów. Także właściwie miałam pracowite te 4 lata. Miałam nawet kontrakt występów z Bodo i Źleńskim do Ameryki. Mieliśmy odpłynąć 3 stycznia w 1940 roku. Z tego rzeczywiście też nic nie wyszło. Jak się już tak poczułam w rodzinie filmowej, to mi to bardzo odpowiadało. Niestety skończyło się to po 4 latach, bo zaczęła się wojna i to wszystko właściwie... No, szkoda, że to się wszystko skończyło, czas leci. Człowiek się, powiedzmy, starzeje. Stasiu, plansza jest na podglądzie, za chwilę będziesz chodził. Proszę. Najpopularniejszymi gatunkami filmowymi w naszym przedwojennym kinie były komedie, a właściwie farsy oraz melodramaty. Melodramaty pojawiały się na ekranie w 2 wersjach. Wersji współczesnej oraz wersji historycznej w kostiumie historycznym. Ambitnych filmów historycznych przed wojną nie mieliśmy. Te, które powstawały, były właściwie normalnymi melodramatami opartymi na dosyć szablonowych konstrukcjach fabularnych i używały one dosyć stereotypowych postaci. Wyjątkami były tylko filmy, i to niektóre filmy realizowane przez Józefa Lejtesa, takie jak Młody Las, Kościuszko pod Racławicami czy Barbara Radziwiłłówna. Ten ostatni film był próbą przedstawienia nieco bardziej pogłębionego portretu psychologicznego Barbary Radziwiłłówny i króla Zygmunta Augusta.